Witam bardzo serdecznie w grze Android 2 na ZX Spectrum, więc już wybierzemy sobie oczywiście Kempstone, czyli J, i mamy instrukcję. O czym mówi instrukcja? Że muszę zniszczyć 5 jakichś militoidów, tak, w każdym z następujących stref, czyli Labirynt Śmierci, Paradox Zone i Flatlands. Czyli Android 2 jest transportowany do każdej z tych stref, gdzie musi zniszczyć 5 militoidów, zanim powróci do oryginalnego kapsuły transportowej, która przeniesie do następnego oczywiście poziomu. Ale Android musi się spieszyć, dlatego że kapsuła transportowa opuści, odleci po upływie oczywiście jakiegoś czasu. Dalej, tu mamy właśnie Android, to jest equipped with, czyli jest wyekwipowany, zamontowany blaster fotonowy o nieskończonej mocy. Militoid to są te takie jakby gąsienice, czyli trzeba strzelić w głowę 3 razy, aby to zabić. Hover droid, czyli jeden strzał wystarczy, aby to zlikwidować. Bouncer, czyli tak zwany odbijacz, niezniszczalny, ale wystarczy je ominąć, bo one się poruszają po tylko wyznaczonych sobie trajektoriach. Miny, jeśli na nie wejdę, no to niestety tracę życie. No i kapsuła transportowa, tak właśnie wygląda, taki pionowy pasek. No i tutaj jest uderzenia, prawda, są tutaj statusy różne, jak to wygląda, mamy radar. No dobrze. Kiedy gra się skończy? No kiedy stracimy androidy. Lub kiedy czas dostępny dla misji zostanie przekroczony. Dobra, jeśli zlikwiduję militoidy, będę przeniesiony do nowej misji. No tak to wygląda, więc start game. Przygotować się do walki. Ok. No i mamy całkiem spory labiryncik. No i teraz pytanie, gdzie tu iść, tak? Jesteśmy. To jest nasz transporter. Oczywiście i tu jest na dole militoid, już go właśnie widzę. Więc trzeba go załatwić. Uciek, ten mina tak blisko była. Dobra, idziemy. Zobaczmy, gdzie on to był, ten militoid. Gdzieś tam się kręcił, widziałem. Nie znajdziemy ich więcej, bo to na pewno jest ich 5 w całym labiryncie, więc tak, tak jak widać, te czerwone wystarczy omijać. Tak, tylko gorzej z tymi niebieskimi, bo no właśnie, bo czasami potrafią wycofać takiego robota. Więc dobra, jednego już mamy z głowy, już nie będzie tutaj chodził. Tak, miny, tak, wiem, mina była blisko. No i tak, gdzie tu iść? Labirynt tu jest niesamowity wręcz, trzeba przyznać. To jest po prostu gigant labirynt. Labirynt jest po prostu gigantyczny. Tak, tylko jak tego tutaj załatwić? O, lata tam militoid, więc patrz, już mnie musiał dziachnąć. Dobra, dobra, raz dostało. Chodź tu. Chodź, ja ci tylko przyłożę jeszcze ze 2 razy. Kurczę, gdzie on się tam? Tu do mnie chodź, tak? To tamten robot cię tutaj blokuje, widzę. Nie umiesz skręcić? To tu na ciebie poczekam. Come on. Teraz. A tak to się nie uda mi. Już poszło kolejne moje wrzytko. Bo kurczę, blaszka musiał zablokować. Ach, to jest normalnie złośliwość w tych grach, tak? Ale raz tam. No i co, tej drzewo? Nie, nie puści, czy przejdę? Przejdę, dobra. Ten niebieski mnie tam irytuje, widzę, ale to zaraz go
Kurczę, nie zdążyłem go spacyfikować. On spacyfikował mnie. Okej, mamy gościa. Jest, jeden załatwiony. Ale mnie od tyłu coś zatukło. Niestety, niełatwa gra. Spróbujmy jeszcze raz. Dobra, widzę, że zaczynam w tym samym miejscu, co zwykle. Zobaczmy, co jest po tej stronie. To jest pustka akurat. Muszę tu uważać na te czerwone. Tam jest jeden z militoidów, już go widzę. Ach, musiałem się w minę wpakować. No tak. Już kolejne życie poszło. Szybko się tutaj dowalam, widzę. A labirynt jest... No tak. Nie spodziewałem się, że tutaj będzie jakieś robocisko. To trochę słabo, to mi pójdzie, widzę. Widzę. No i w minę, tak jest. Ale se nie mogę trafić. No. A znowu tutaj idę w ten trudny moment, tak? Game over. Kurczę, dosyć trudna gra. Może teraz dla odmiany pójdę tutaj w dół. Może tędy pójdę teraz. Może jakiś zaliczył. Tak jest. Nie ma to tamto. Tak, teraz tu się będą motać jedni z drugim. No świetnie, dwa życia naraz. Bo kurczę, mina. Mina i oczywiście. I robot. To było wspaniałe. Moje. Za szybko to się dzieje. Za szybko się życie od tej traci. Zdecydowanie. Zauważyłem. Ohoho. No, trzeba przyznać, że ta gra wymaga tutaj chyba niezwykłej, właściwie nie chyba, ale wymaga niezwykłej spostrzegawczości, bo no, strasznie ciężko. Tak, tam wiedziałem, że jest ten czerwony i tam dwóch nawet jest ich, dlatego muszę tutaj gdzieś pójść tędy i... A, masz ty. Tak, tych niebieskich trzeba wbijać. O, jak on się uchował? Aż mnie wreszcie załatwił. Tak, tu jest militoid. Dobra, przygotować się na petary. Głowę dawaj, gdzie masz łepetynę? Odwrócisz się? Tak jest, jeden z głowy. Okej. Nie ma tego złego, jeden załatwiony. Ach, nie zdążyłem. Tam jest kolejny, widzę, na dole. Jak tam znajdę do niego drogę? A tak, muszę tam się wrócić, bo tutaj już więcej nic nie ma. Tylko się nie dać złapać temu czerwonemu. Aby tych czerwonych dało się załatwić. No dobra, chodź. Gdzie się chowasz? Nie chowaj mi tu się. Tak jest, kolejny z głowy. Ha!
Cudownie, teraz tam jest jeszcze jeden. Nie wiem, gdzie tutaj czas jest jakiś. Zresztą nie zwracam uwagi na czas tutaj w ogóle. Czy jest jakiś gdzieś czas? Nie widzę, żeby jakiś czas tutaj upływał gdzieś w którymś miejscu. Umknął. Dobrze, teraz pójdziemy tu. Tu jest coś na dole. Nie ma. Tam jest jakiś kolejny. Wszędzie są, wszędzie są. Może teraz akurat tutaj pójdę tego. Tak, tutaj jest. Tu jest. Dobrze idę, dobrze idę. Jest kolejny załatwiony. Jeszcze zostały dwa. Jeszcze zostały dwa. Tylko dwa albo aż dwa. Tak. Gdzie ich szukać? Gdzie ich to szukać? Pułapka. Ślepa uliczka. Dobra. Muszę się widać stąd wrócić. A na szczęście ten tutaj nie leciał. Nie wiem, tu teraz. No co jest? No kurczę, nie zauważyłem zawodnika. No pięknie. Tak dużo ich było, że nie dało rady. No to wiadomo, o co chodzi, więc może nie będę przedłużał, bo to już wszystko od nowa, a już mnie złapał. Więc do usłyszenia w kolejnych wideo recenzjach gier na ZX Spectrum.